Witam Was po przerwie, cały czas trwa program Między Gwiazdami, a od kilku dni w kinach możecie oglądać film Zouza. Panuje nad wszystkim, ale nie nad sobą. Małgorzata Kożuchowska w roli głównej, a film inspirowany jest życiem Ilony Łebkowskiej. Łebkowska jest przede wszystkim rzeczową, bardzo konkretną kobietą, która wie, czego w życiu chce. I to jest podstawa i od tego trzeba zacząć. A przy tym oczywiście są momenty, kiedy jest miła i są momenty, kiedy nie jest miła. A rozumiem, że jak bywa producentem albo jak bywa scenarzystką w różnych swoich projektach, to ma prawo wymagać różnych rzeczy, które chciałaby, żeby zostały spełnione. I tyle. A prywatnie jest uroczą, bardzo miłą, sympatyczną i dowcipną osobą. Więc wiele twarzy Ilony Łebkowskiej znamy i pewnie jakaś część też jest w tym projekcie, skoro tak sama mówi o tym, że to jest do pewnego stopnia autobiograficzne. Ale wydaje się, że to nie jest pełna autobiografia Ilony Łebkowskiej, tylko to jest osnute na pewnych wątkach związanych z jej życiem, głównie życiem zawodowym, a nie życiem prywatnym. Ale fajnie, że się chciała takimi rzeczami podzielić z nami. Zastanawiam, jak się panu udało to, że w międzyczasie, grając w serialach, grał pan też w filmach, bo Małgorzata Kożuchowska powiedziała mi, że musiała 10 lat odczekać, zanim pierwszy raz po Hance Mostowiak w M jak Miłość zagrała w Fabule. No jakoś tak się w tym moim życiu plecie, że mam szansę, niestety rzadziej trochę teraz w teatrze, bo zbyt absorbujące są te zajęcia, które mam w serialu i w kinie. Ale jakoś tak mi się udawało zawsze pleść. Natomiast no cóż, bohater mojego serialu Ojciec Mateusz, czyli ten ksiądz, pojawia się co tydzień albo kilka razy w tygodniu w różnych powtórkach w takim małym okienku, czy coraz większym z latami, przecież telewizory są znacznie większe. I on najczęściej bywa w domach naszych widzów, dużo częściej niż Wolf, czy dużo częściej niż teraz bohater tego filmu, tak? Więc jestem z tego być może w tym momencie akurat najbardziej znany, ale to jest taki moment, a za chwilę będzie inny moment, za chwilę będzie inny bohater i będziemy znani z czegoś innego. To tak jest i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja uważam zawsze, że najważniejsze, żeby robotę zostawiać za progiem i do domu wracać jako normalny, cywilny człowiek. Ostatnio wiele się zmieniło. Na lepsze, nie uważasz? Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili. Bo ty zawsze masz dużo pracy. Martwisz się o nią? Jasne, że tak, to moja żona. Potwornie żona. Twój ojciec zniszczył ciebie, a ty teraz robisz to samo naszym dzieciom. Nie pozwolę na to. Co ty chcesz zrobić? Anna Sobańska, w którą wcielasz się w filmie Zouza, inspirowane jej życie jest historią Ilony Łebkowskiej. Jaka jest Anna Sobańska? Anna Sobańska, no to jest ta tytułowa Zouza, więc jak nie trudno się domyśleć, jest osobą docna, profesjonalną, oziębłą, surową wobec siebie i wobec innych. Myślę, że jest pracoholiczką, ale też bardzo taką odpowiedzialną osobą, która no jest odpowiedzialna i za zespół ludzi, i za to, żeby dowieść projekt do stacji telewizyjnej, bo no jest główną scenarzystką i producentką jednego z najbardziej popularnych, najlepiej oglądalnych seriali w Polsce. Więc to jest osoba, która działa często pod ogromną presją i w stresie. No właśnie, czy my możemy ją w ogóle lubić? Czy ty ją polubiłaś? Bo to jest tak chyba, że aktor musi trochę polubić tego swojego bohatera. Ja czytałam scenariusz od początku do końca, a najpierw książkę, ponieważ scenariusz jest adaptacją książki Ilony Łebkowskiej, więc ja wiedziałam, jak ta historia się skończy. Natomiast rzeczywiście grając tę rolę, miałam takie obawy, czy taki antybohater ma w ogóle szansę na to, żeby widz uwierzył w jego przemianę, a potem żeby go zrozumiał, a na końcu żeby go polubił, a nawet pokochał. Zobacz, to trochę tak jak Wiem jak miłość, znowu grasz, że czarny charakter. Ilona Łebkowska obsadziła cię w roli Hanki Mostowiak jako czarny charakter, potem była dobra Hania i teraz... To prawda, na moją trochę prośbę, no bo właśnie. Ja też jakby poczułam w pewnym momencie taki lód gdzieś, no, gdzie się nie pojawiałam, to czułam ten zimny wzrok i taką jakąś niechęć bijącą w moją stronę i pomyślałam sobie, że no super być znaną, popularną aktorką, ale dlaczego znienawidzoną? To,
No i wydawało nam się wtedy z Iloną, że to jest bardzo karkołomne zadanie, wprost niemożliwe. Ale Ilona rzeczywiście wymyśliła i napisała to tak, no, że wszyscy w to uwierzyli. I jest w filmie też taka kwestia. Mhm. Ja mówię do postaci granych przez Anię Dymną i przez Leona Harewicza, że no, napiszę coś tam takiego, co ich oczerni. Oni mówią, że nikt w to nie uwierzy, na co ja im odpowiadam, jak ja napiszę, to uwierzą. Więc ja wypowiadając to zdanie dokładnie wiedziałam, co się pod nim kryje. A jak doszło ponownie do współpracy z panią Iloną Łebkowską? Bo no, troszkę ta sytuacja, jak odeszłaś ze mnie, jak miłość, można powiedzieć, że powiało chłodem w waszej relacji, powiedzmy no, coś, tak. Coś w tym było, nie będę zaprzeczać. Ilona wyciągnęła do mnie rękę jako pierwsza. Przyznaję, to było dla mnie zaskoczenie, ale miłe zaskoczenie. Zostawiła mi na portierni książkę swojego autorstwa z dedykacją: Małgosiu, życzę ci miłej lektury. Czy nie uważasz, że najwyższy czas znów zrobić coś razem? I od tego wszystko się zaczęło. Ludzie się nie zmieniają. Tak pani sądzi? Kupię panu telewizor. Z dużym ekranem będziecie mieli dwa. Każdy będzie sobie oglądał na swoim, co chce. Kto w Ameryce mieszka? Bardzo często oglądając jakieś seriale mówimy, to niemożliwe, w życiu by się coś takiego nie wydarzyło. Ja mam wrażenie, że życie wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zaskakujące scenariusze nam pisze. Czy spodziewała się pani, że będzie ta współpraca ponownie z Małgorzatą Kożuchowską? Ja wiem, że to media bardziej nakręciły ten konflikt między wami, ten topór wojenny, że jego tak naprawdę nie było. No tylko obie pani jesteście silnymi osobowościami, no więc mówicie to, co myślicie, ale... Małgosia nic nie mówiła. Małgosia jest osobą kulturalną na poziomie i ona nie odgryzała się na te moje... jakieś medialne może czasem wypowiedzi, zaczepki. Przy czym ja powiem tak, ja to mówiłam z jakby dobrych intencji, ponieważ uważałam, że rzeczywiście odejść z jednego serialu, żeby grać w następnym, no to nie rozumiałam tego za bardzo, bo gdyby odejść z serialu, żeby, nie wiem, grać wyłącznie w teatrze albo zagrać jakąś wielką rolę w filmie, oczywiście aktor gra to, co mu proponują. Natomiast ja też mówiłam, że właśnie w tych wywiadach, że Małgosia była taka elegancka, prawda, wszędzie podobnie wyglądała i że można by ją tak trochę pobrzydzić, pobrudzić. No i hop, zagrała u Wegi. I ja mówię, no chyba Małgosi ostatnio powiedziałam, chyba ci to po prostu podpowiedziałam jemu, żeby on cię wziął i trochę zrobił sobie z tej elegancji, z tej ikony stylu i mody, zrobił taką postać jak w Plagach Breslau. No więc... I też żałowałam bardzo, że Małgosia na ileś lat się wycofała z teatru. Rozumiałam, że to macierzyństwo i tak dalej, ale tego mi było szkoda, bo ja Małgosię szalenie lubię jako aktorkę teatralną, szalenie cenię. Tak, też ostatnio widziałam u Krystyny Jandy Małgosię i świetnie się w tej roli sprawdziła. A jaka jest Małgorzata Kożuchowska jako Anna Sobańska? Jaka to jest postać? No ona zagrała to świetnie, wyczuła, o co chodzi i przede wszystkim zagrała wszystkie stany ducha Anny Sobańskiej, bo ona na przestrzeni filmu no, się bardzo zmienia i też przeżywa bardzo rozmaite, dość karkołomne perypetie i spektakularne historie. W związku z tym ze wszystkim sobie świetnie poradziła. Była super profesjonalna w pracy, zawsze przygotowana, zawsze do dyspozycji. Także było wszystko bardzo dobrze. Jakie cechy Ilony Łebkowskiej możemy znaleźć u Anny Sobańskiej? To mnie interesuje. Czy to jest tak jeden do jednego? No jeden do jednego może nie, ale no, też czasem szybko na kogoś potrafię nakrzyczeć i potrafię być złośliwa, tak jak ona. Tak, to a jest pani Zozą? Byłam. Tak. Ja mogę tylko potwierdzić słowa Ilony Łebkowskiej, że to jest naprawdę dobry film. Zachęcam was do zobaczenia Zołzy i przyjrzeniu się Małgorzacie Kożuchowskiej z nieco innej strony. A ja przyjrzę się gwiazdom również z nieco innej strony w kolejnym wydaniu programu Między Gwiazdami, na które już teraz bardzo gorąco was zapraszam. Do zobaczenia, Paulina.